Ja jak patrzę na Child of Eden, to mam takie wrażenie, że Child of Eden wygląda tak jak gry, które ludzie sobie wyobrażali, że będą wyglądały gdzieś w latach 80., tak? Kosiarz umysłów. Tak, też, o, to taki wirtualny świat jest złożony z dziwacznych, wektorowych stworów. No i rzeczywiście jest taka gra w XXI wieku i ona tak wygląda, tylko że no jest ciekawostką. Ej, ja mam na to super słowo, to się nazywa retrofuturyzm. O tak, moim zdaniem Child of Eden jest bardzo retrofuturystyczny. Więc zasady, drogi Tomku, są łatwe. Twoja prawa ręka jest twoim celownikiem torped, którym zaznaczasz cele i takim pchnięciem wystrzeliwujesz torpedy w cele. Twoje punkty życia są w prawym dolnym rogu. Dlaczego praca? I gdy się na przykład rozbijesz o coś. Z kolei jak podniesiesz obie ręce do góry, to włącza ci się super cios. O, i wszystko ginie. Generalnie ta gra podobno ma jakąś fabułę. Jak zrozumiałem, jest to jakaś wirtualna rzeczywistość przyszłości, gdzie właśnie jesteś chyba jakimś takim dobrym hakerem, hakerem dobra. Albo i nie. Może gdybym coś wypił, to grałbym się lepiej. Wodę na przykład. No właśnie to jest chyba mój problem z Child of Eden, że ja nigdy nie jestem aż tak nietrzeźwy, żeby docenić tą grę. Problem w tym, że ja czasami nie widzę tych celów. W sensie, że to wszystko w zasadzie są te cele i to tak mi się gubi między tym... Tak... Nie, generalnie w tej grze wszystko, co się rusza, jest twoim celem. Jak w Wolfensteinie. Myślę, że warto zwrócić na Child of Eden uwagę przede wszystkim ze względu na poprawę graficzną i na tą wizję. Tak, ja mówię. Tutaj zaraz mówiąc o wizji, pokażemy wilgachnego, błękitnego wieloryba. Nie mam takiego poczucia jak w Rezie, że moja broń jest muzyką. No ja też nie mam takiego poczucia. To nie jest gra rytmiczna moim zdaniem. Nie, nie, zupełnie, ona nie ma nic wspólnego z rytmem. To jest strzelanka. Nie można zarzucić Kinectowi i mówiłem o tym nie raz, że nie działa. Czy to działa? I tutaj sterowanie wcale nie jest złe. Nie jest tak, że się tego Kinecta nie czuje. Można w miarę precyzyjnie nim sterować. I tego Kinectowi nie sposób zarzucić. Że nie działa. On działa i jest naprawdę dobrym technologicznym sprzętem. Więc Tomku, po tych kilku minutach spędzonych z Child of Eden, jakie wrażenia? Nie wiem. Tak bardziej typowo niż się spodziewałem mimo wszystko. Spodziewałem się czegoś bardziej... większej imersji w świat gry, jakiegoś większego zgrania z tą muzyką, bardziej nastawienia na rytm i czegoś takiego. A to jest taka typowa strzelanka. No właśnie, to jest chyba największe zaskoczenie z Child of Eden, że spodziewacie się jakiegoś niesamowitej wizji, że tutaj piękne geometryczne kształty pochłoną was bez reszty, a okazuje się, że trzeba strzelać i machać. Ja się trochę zmęczyłem. Znaczy no, te kształty są fajne i ten świat jest taki... On jest taki tani, kiczowaty, ale jest całkiem fajny i fajnie wymyślony i ta muzyka nawet do niego pasuje, mimo że może nie jest jakaś super, nie wiadomo jaka. Ale z drugiej strony to jest jednak takie, no macham rękami, aha, czyli w sumie, no takie, macham rękami. Czyli co, w którym koszyczku mnie stawiamy? Child of Eden? Gra poważna, czy gra niepoważna? Nie wiem, wydaje mi się, że ona w jednym i drugim wypadku musi sprawdzić, bo nie jest chyba jakoś bardzo łatwa, więc może spodobać się tym, którzy... oczekują czegoś trudniejszego, a z drugiej strony na imprezach na pewno się sprawdzi, zwłaszcza z trybem nieśmiertelności, jak będzie można dać, teraz macie sobie tam polatajcie już tam po paru tam lepszych. I mi też tak się wydaje, że jeżeli potrzebujecie jakiejś fajnej gry na imprezę, która nie polega na bieganiu jakimiś pokracznymi ludkami przed Kinectem, a nie ma, akurat czekacie na kolejny Dance Central, tak jak my, to myślę, że Child of Eden powinno wam wystarczyć na kilka wieczorów ze znajomymi, żeby się pośmiać i powyginać i postrzelać do oczopląśnych kształtów. No taki flower. Flower też się fajnie sprawdza na imprezach, tylko tutaj... Można przegrać. Tak, i łatwiej komuś powiedzieć, jak się w to gra. Tak, bo strzelaj ręką. No. I da. Więc tym Child of Edenowym pozdrowieniem żegnamy.